Pan major Jarosław Łudzyński. Raz słychać mnie. Major Jarosław Łudzyński, jestem komendantem placówki Straży Granicznej we Włodawie. Korzystamy z uprzejmości państwa. Chcemy powiedzieć kilka słów na temat zadań, jakie realizujemy w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na wydzielonym obszarze. Zapewne państwo wiecie, jaki ten obszar jest. Jest to opublikowane w aktach prawnych. Bardzo krótko i zwięźle. Straż Graniczna swoje zadania realizuje w sposób niezmienny, czyli realizujemy zadania w ochronie granicy państwowej, rozszerzone o te zadania wspólnie z policją w zakresie zapewnienia tego ładu i porządku, no i generalnie utrzymania tej strefy bezpiecznej. Proszę państwa, co to oznacza w praktyce? Są, jak zapewne już państwo zauważyli, są utworzone punkty kontrolno-blokadowe na głównych szlakach komunikacyjnych wjazdowych do stref. Zadaniem tych punktów jest weryfikowanie osób, które mają prawo przebywać w tej strefie, a które nie. Oczywiście te, które nie, będą zawracane, czyli nie będziemy udzielać zgody na wjazd w te strefy. Oczywiście w tej pierwszej fazie nie jest to jeszcze takim ujęciu sztywnym, czyli nie kontrolujemy 100% osób, bo na razie takiej możliwości nie ma, natomiast docelowo prawdopodobnie tak to się będzie odbywało. Co dla państwa jest najważniejsze i to musi wybrzmieć? Dla osób na stale, podkreślam, na stale zamieszkujących w wydzielonych strefach nie zmienia się praktycznie nic poza obowiązkiem posiadania przy sobie w miejscu publicznym dokumentu. Pod najlepiej dowodu osobistego, jeżeli go nie mamy, to dokument ze zdjęciem. To tak naprawdę dla państwa jest to, co musicie jako obywatele spełnić. Jeżeli chodzi o osoby, które są spoza miejsca tutaj zamieszkania, no to ustawodawca przewidział niejako kilka bądź kilkanaście punktów dla tych osób, które mogą przebywać bądź czasowo, bądź w okresie dłuższym, natomiast w jaki sposób to będzie weryfikowane. Katalog jest bardzo szeroki i tak naprawdę ustawodawca przewidział, żeby za bardzo mieszkańcy nie odczuli skutków negatywnych wprowadzenia tego stanu. Natomiast chciał pomóc nam jako straży, jako służbom realizację zadań tych naszych ustawowych w sposób taki niezakłócony. Jeżeli chodzi o taką część, myślę, że będą tutaj takie bardzo szczegółowe pytania, bo wielu z państwa ma wątpliwości, czy będzie mogła się odbyć jakaś tam impreza, czy będzie mógł ktoś tam wjechać i tak dalej. No cóż, no my jako ci, którzy jesteśmy tutaj zobligowani do przestrzegania przepisów prawa, no nie będziemy mogli wyrażać zgody na pobyt osób, no, które nie są wymienione w katalogu. Zapewne ci, którzy analizowali ten dokument, zwrócili uwagę, że jest tam taki ustęp 16, który daje właściwemu miejscowo komendantowi placówki możliwość udzielenia zgody przebywania osoby, która jest spoza katalogu. Ale też jest to bardzo mocno zawężone do takich sytuacji losowych, szczególnie uzasadnionych, kiedy jest potrzeba kontaktu z osobą na stale zamieszkującą w strefie. Jeżeli państwo zapytacie, jaki to będzie katalog, nie odpowiem na tą chwilę, bo już się spotykam z różnymi sytuacjami rodzinnymi, życiowymi, gdzie takowej zgody udzielam. Ta zgoda jest udzielana pisemnie, czyli wtedy trzeba się podfatygować do placówki. Po rozpatrzeniu takiego powiedzmy wniosku obywatela rozpatruję go i ewentualnie udzielam tej zgody pisemnej, wydając określony dokument, który będzie podstawą do legitymowania się podczas powiedzmy kontroli przez funkcjonariuszy policji, czy straży granicznej, czy żandarmerii wojskowej. Także ten katalog jest tak bardzo ograniczony. Chciałbym, żeby to też tak bardzo mocno wybrzmiało, że nie będziemy tutaj na tyle restrykcyjni, nie będziemy biegać po sklepach, nie będziemy sprawdzać, czy ktoś tam ma prawo przebywać, czy też nie. Intencją ustawodawcy jest, żeby w tej strefie nadgranicznej, a my tu mamy taką specyficzną sytuację, bo i miasto Włodawa, i te większe miejscowości typu Orchówek, Szuminka, no są bardzo blisko tej granicy, więc tych zdarzeń związanych z pobytem osób jest mnóstwo, tak? I katalog tych osób, które chcą korzystać w sposób, no powiedzmy, do tej pory uprawniony z uroków tego powiedzmy, Bugu. No będzie to na tyle reglamentowane, że no nie będziemy wpuszczać ludzi z zewnątrz. Także przykro nam, że ci, którzy są gdzieś tam w Okunince, nie będą mogli sobie pojechać na Trójstyk czy na Wodowskaz i tak dalej. No niestety nie. Z drugą stronę nie ma problemu, czyli ci, którzy zamieszkują na stale, mogą pojechać wszędzie, natomiast ci, którzy są turystami, tak zwanymi turystami, no niestety nie przyjadą do synagogi, niestety nie będą mogli uczestniczyć tutaj w żadnych uroczystościach czy przedsięwzięciach. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? No, będzie nas zapewne sporo w samym mieście. Proszę się nie bać, nie przerażać. Nie jesteśmy od tego, żeby tutaj utrudniać życie, żeby kogoś tam karać. Oczywiście, proszę państwa, będziemy pouczać, będziemy się starać wychodzić naprzeciw obywatelom. Natomiast dla tych, którzy będą notorycznie łamać te przepisy i nie będą się stosować do tych zaleceń, no niestety, ale będziemy musieli te restrykcje w postaci mandatów czy kierowania wniosków do sądów niestety stosować. Mamy nadzieję, że tego zjawiska nie będziemy musieli, jakby powiedzieć, wprowadzać w życie. No i cóż, liczymy na zrozumienie. Wiecie państwo, że jesteśmy wykonawcami. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby pomagać, natomiast też liczymy na to taką wyrozumiałość i to działanie w drugą stronę. Czyli ja jako komendant placówki odpowiedzialny za ochronę granicy państwowej prosiłbym i tutaj się zwracam z apelem do tych, którzy oglądają, a mają naturalną możliwość obserwowania albo
diagnozowania jakichś tam zdarzeń związanych z przestępczością graniczną. Tutaj chodzi szczególnie o tą nielegalną migrację. To prosimy o najszybszy możliwy kontakt z placówką. Dotarliśmy do wielu ludzi, wręczając wizytówki do naszej placówki z numerami telefonów, z mailami, żeby ten kontakt był jak najszybszy, żebyśmy mogli podejmować działania. Realnie zagrożenie nielegalną migracją masową występuje. Śledzicie Państwo media? Ja jako praktyk i ten, który jest codziennie na granicy, mówię i stwierdzam, że to zagrożenie jest realne, więc prosimy o zrozumienie, a jednocześnie pomoc w tym wszystkim. Ja dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Bardzo proszę, jeśli macie Państwo, to może tak. Tak widzę, że Pan Major chce. To bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Musiałbym dotrzeć do swojego telefonu, przepraszam. Podam numer telefonu do służby dyżurnej placówki komórkowej, który jest dostępny 24 na dobę. Służba takowa jest pełniona 24 na dobę. I o ile może się okazać, że w którymś momencie jest zajętość, bo proszę wierzyć, że w tym momencie telefon nie stygnie. Mnóstwo ludzi ma pytania. Jest to początkowy okres prowadzenia tych przepisów, więc okres jest dosyć trudny dla nas, dla służby dyżurnej, ale jakoś będziemy sobie radzić. 721 961 327. To jest 7. To jest numer kontaktowy do służby dyżurnej placówki. Ktoś jeszcze ma? Bardzo proszę. Panie Majorze, mam takie pytanie. Pracuję w szkole. W naszej szkole 99% nauczycieli jest zamiejscowych. Czy musimy im, nie wiem, wydać jakieś zaświadczenia, jakiś dokument pozwalający na to, żeby oni mogli do pracy dojechać? Tak, proszę Państwa, ustawodawca przewidział, że katalog osób, które nie zamieszkują na stałe, a wykonują pracę na rzecz organu czy tam instytucji, która jest w strefie, mamy obowiązek wpuścić. Tylko, że musimy w jakiś sposób weryfikować. Także idealnym rozwiązaniem byłoby, i to informacja dla Państwa, którzy odpowiadacie za różne instytucje, wydać stosowne zaświadczenie. To nie musi być jakieś zaświadczenie na jakimś specjalnym druku, to może być kilka zdań napisanych, czy dwa zdania, że Kowalski jest, zaświadcza się, że Kowalski jest pracownikiem tutejszej szkoły, legitymujący się dowodem osobistym takim i takim, podpis dyrektora i temat jest załatwiony. Włodawa 2 dotyczy miasta Włodawa i gmina Włodawa i wydzielenia nie całości, to też trzeba rozróżniać, nie całości gminy, bo część jest włączona, a część nie. Natomiast mapka jest bardzo szczegółowa i ta, na tej mapce jako załącznika do rozporządzenia jest to bardzo dobrze przedstawione. Radny Fliski. Mam pytanie tylko, co z turystami w Okunince przykładowo? Jeszcze raz, przepraszam. Co z turystami przykładowo na Białym? Proszę Państwa, Okuninka jako sama w sobie jest wyłączona ze strefy. Także przebywanie, wszelkie czynności, jakie tam się odbywają, odbywają się bez zakłóceń. Natomiast ograniczone jedynie. Ci, którzy są tam, nie mają prawa wejść do strefy. Chyba że będą potrzebować pilnego kontaktu z lekarzem. O tym powiedzą zapewne na punkcie kontrolnym. No my tego, czy to zweryfikujemy, nie wiem. Nie daję tutaj oczywiście żadnego rozwiązania obchodzenia przepisów, bo chyba nie o to chodzi. Natomiast myśl przepisów ze strefy i osób z zewnątrz nie wpuszczamy, chyba że jest to podyktowane określonymi w tym rozporządzeniu, no powiedzmy, kategoriami. Radna Uryniuk. Panie Majorze, ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Chodzi mi o obcokrajowców, którzy będą wjeżdżać do Okuninki, ponieważ mają realizację tam projektu. Czy będą mogli bezpiecznie przejechać przez Włodawę i zostaną wpuszczeni do Okuninki, czy będą mieli jakieś utrudnienia? Tak, proszę Państwa, ustawodawca również tutaj przewidział jak coś takiego jak, może nie wprost tranzyt, mówi się tutaj o przemieszczaniu się do granicy bądź z granicy. Natomiast dodatkowo jeszcze tutaj mamy uzgodnienia i z policją, że może dlatego, że Włodawa jest specyficzna, jest powiedzmy miejscem, gdzie się łączy ileś tam dróg i tych skanalizowanych dróg jest dużo, więc muszą się przemieścić przez tą strefę. Tak, przepuszczamy wszystkich, którzy chcą się przedostać. Z Białej Podlaskiej na przykład jadą do Chełma, nie ma problemu. Z tym zastrzeżeniem, że będą informowani ci ludzie, że nie powinni zatrzymywać się we Włodawie. Tak? Nie korzystają tam, nie wiem, z noclegów, nie korzystają ze, no nie wiem, z jakichś tam większych zakupów. Też jeżeli się ktoś zatrzyma i zrobi zakupy w sklepie, nie chcemy tutaj właścicielom sklepów robić problemów, tak? Tylko żeby to nie było na taką skalę, bardzo często widzimy to zjawisko tam tych tak zwanych tranzytowców, którzy sprowadzają samochody z Litwy i tutaj przy parafii, tutaj nie wiem jak ta parafia, wjazdówka z Chełma, na tym parkingu sobie tam koczują, śpią po ileś tam godzin. No, tych akurat już nie będziemy, jakby to powiedzieć, pozwalać zostawać, tylko jak najszybciej opuścić strefę. Bardzo proszę, pan radny. Halo, mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ktoś udaje się na wczasy do Okuninki, będzie mógł przejechać przez strefę? A jest mieszkańcem powiedzmy z Bydgoszczy, z Krakowa? Tak, nie ma problemów. Żadnych ograniczeń, jeżeli się kieruje do strefy niewyłączonej, nie ma żadnych, kwestia tylko tranzytu, także tak jak już wcześniej powiedziałem, przejeżdżają bez problemu. To proszę, radna Megiel. Czy te zaświadczenia, o których pan wspominał, dotyczące odwiedzin rodziny oraz pracowników spoza Włodawy będą czasowe czy bezterminowe? Na tą chwilę bezterminowe, nie mamy tutaj ograniczenia, mamy na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego, więc
Na razie nie ma czegoś takiego, że to będzie w jakimś tam pierwszym okresie, a później już nie. Na czas trwania stanu wyjątkowego obowiązują te wszystkie zapisy. One mogą się zmieniać, może to ewaluować, to zależy od ustawodawcy i z czym będziemy się mierzyć, tak? Bo może diagnozujemy jakieś problemy, których ustawodawca nie przewidział i coś trzeba będzie dorzucić, mówiąc kolokwialnie. Bardzo proszę, radna Pomorska. Ja mam takie pytanie, ponieważ prowadzę Uniwersytet Trzeciego Wieku i we wrześniu są zaplanowane dla studentów seniorów wykłady i mamy studentów z Hanny, Kuzawki, Janówki. Czy będą mogli się bezpiecznie tutaj i będą mogli przyjechać do Włodawy tutaj na wykłady? Są to wykłady, typowe wykłady. Proszę Państwa, ustawodawca mówi tutaj o zakazie czy tam zawieszania imprez artystycznych, rozrywkowych, nie będących imprezami masowymi. Natomiast jednocześnie, żeby nie utrudniać życia mieszkańcom, tak, bo to bardzo mocno było zaakcentowane, jeżeli to są uczestnicy, którzy są na stałe zamieszkujący, w wydzielonych strefach nie będzie ograniczeń. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych, ponieważ Pani Dyrektor Mosiru chce zadać pytanie. Bardzo proszę. Nie włączamy. Organizuje Narodowy Dzień Sportu 11 i proszę Państwa, tutaj mamy informację, że imprezy sportowe nie są odwołane, także będą one. Oczywiście proszę uściślić, kto może w nich uczestniczyć i na jakich zasadach. Dziękuję. Proszę Państwa, z katalogu, który tutaj jest wymieniony, nie mówi się nic o uprawianiu sportu, czyli nie ma tego wyłączenia. Tak jak tutaj już z Panią Dyrektor rozmawiałem, jeżeli w tej uroczystości, czy w tych czynnościach będą brali ludzie, którzy są ze strefy wyłączonej, organizujemy. Tutaj burzliwa dyskusja była na przykład na temat zakazu organizowania meczu piłkarskiego. Proszę Państwa, drużyna przeciwna przyjeżdża z zewnątrz. Ja nie mam możliwości jako komendant placówki udzielenia zgody, bo to nie jest kontakt z osobą najbliższą w miejscu zamieszkania. Także mecz piłkarski musi się odbyć poza strefą. Także my nie mówimy, że ma się nie odbyć. Nie ma się odbyć we Włodawie, bo chyba że Włodawa zechce zagrać z zawodnikami z Hanny, to nie ma problemu, ale już Suchawy nie, bo Suchawa jest poza strefą. To jest taka nasza na tą chwilę interpretacja. Jeżeli ona się zmieni, przełożeni uznają inaczej, to możemy jeszcze to procedować. Natomiast na tą chwilę, czytając wprost te dokumenty, tak jest nasze stanowisko. Radna Klimczuk. Panie Majorze, szykują się u nas duże imprezy we Włodawie. Rozumiem, że Festiwal Trzech Kultur odwołany. Tak jest. A druga impreza jest Trójstyk Literacki, 7-8 tu najbliższe, więc jest ta impreza też odwołana? Kulturalna, no niestety. Dziękuję. Sport tak, kultura nie. Przykro mi bardzo. No bieg niestety będzie odwołany. Ja tego nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć, bo nie ja jestem ustawodawcą. Proszę mi nie kazać odpowiedzieć na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Może troszkę pytam do komendanta powiatowego, bo on również odpowiada za... To proszę radny Bisko, bo jeszcze pamiętajcie Państwo, że mamy dwóch gości. Bardzo proszę radny Bisko. Pierwszy okres na 30 dni, jednak jest to długi czas, prawda? Chodzi mi o tą procedurę spotkania ze sobą blisko, na przykład jeżeli dziecko czy ktoś bliski chce przyjechać, prawda? Czy to będą jakieś wielkie ograniczenia, czy to... Proszę Państwa, przepraszam, że tak szybko. Ustawodawca również to przewidział, że jeżeli rodzina najbliższa, syn, córka, ojciec, matka, nie ma problemu. Kontakt z osobą na stale zamieszkującą w strefie wydzielonej. Natomiast tutaj, wiedzą Państwo, są takie, ja już dzisiaj od 4 rano odpowiadam na te pytania, bo dzwonią ludzie, którzy są małżeństwem, chcą przyjechać do kogoś we Włodawie. No i no niestety, no, synowa nie jest w linii z tak zwanej wstępnej. Nie powiem, że nie jest rodziną, bo źle by to zabrzmiało, ale w myśl przepisów nie. Ale proszę Państwa, dalej mówię, że będziemy wychodzić naprzeciw. I ja tutaj będę korzystał. Wiem, że teraz robię sobie troszkę pod górkę, bo pewnie będę miał dużo więcej roboty, ale będę uznawał jako ten uzasadniony przypadek szczególny, no bo przecież jeżeli ktoś chce mieć kontakt z osobą najbliższą, no ale to też przyjmujemy, że z jakąś osobą starszą, no, potrzebującą kontaktu, no to będziemy się starać pomagać, będę wydawał takie pozwolenia na wjazd, ale no nie na zasadzie, bo również są pytania, że no tak... Jeszcze może zapytam o takie okoliczności jak pogrzeby, śluby? Bez ograniczeń, proszę Państwa. Tylko oczywiście, o ile niektóre rzeczy będzie można udokumentować. Typu wesele, to jakieś zaproszenie dobrze byłoby mieć. No niestety, no pogrzeb, no raczej aktu zgonu nikt przy sobie nie będzie miał. No liczymy na to, że obywatele są na tyle rozsądni i odpowiedzialni, że nie będą wprowadzać błąd organu i będą mówić prawdę. Także wszelkie imprezy okolicznościowe, czyli wesela, pogrzeby, komunie, to się odbywa bez ograniczeń. Także ludzie z zewnątrz również mogą w tym uczestniczyć. To jeszcze tak dopytam, rozumiem, że jeśli jakiś zespół, który oprawia muzycznie daną uroczystość, a uczestnicy są z zewnątrz, również będzie... A już nie. A już, no niestety, no, to nie jest uczestnik w myśl, chociaż... Jasne. Myślę, jeżeli będzie miał zaproszenie, to tak. No nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkiego.
Tak, to są właśnie pytania, które będą się gdzieś tam pojawiać, tak? Jeszcze radny Fis. Tylko mam pytanie, czy można gdzieś przeczytać zasady stanu wyjątkowego, żeby pamięć jest ulotna, żeby jakieś prawa, obowiązki obywatela? No. Akty prawne, jak wszystkie akty prawne są ogłoszone w dziennikach ustaw, tak? Żebyś... Najpierw jest rozporządzenie prezydenta, na podstawie tego rozporządzenia jest wydane rozporządzenie Rady Ministrów. I rozporządzenie Rady Ministrów jeszcze jest dodatkowe, precyzujące przenoszenie i posiadanie broni w strefach wydzielonych. I tutaj też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Tak naprawdę wszelkie polowania w strefach wydzielonych są zakazane. Wiąże się to z posiadaniem broni w takim systemie, jakby powiedzieć, gotowości do strzału. Także to jest zakazane. Jeszcze raz Andrzej Biskup. Tak, jeszcze takie krótkie pytanie, bo u nas jest dużo wędkarzy. Czy dla wędkarzy naszych tutaj lokalnych potrzebne będą jakieś specjalne zezwolenia, czy to po prostu... Już procedujemy, to właśnie tych telefonów od wędkarzy jest najwięcej. Proszę Państwa, dla ludzi, dla stowarzyszonych tutaj, czyli miejscowo zamieszkałych, nie ma ograniczeń, z jednym wyjątkiem. Do tej pory stosowaliśmy zasadę, że zgłoszenie odbywało się i było udzielane pozwolenie od nas na 2 tygodnie. Ograniczamy to do 1 dnia. I dokładnie do precyzowania miejsca, w którym się jest. Nawet dla spinningujących to też oczekujemy wskazania, że to będzie na odcinku na przykład 2-3 znaków granicznych. Tak, no po co to jest? Żebyśmy mieli jednak wgląd na to, kto jest na granicy, w jakim rejonie i na takiej zasadzie. Nie chcemy utrudniać, bo tak naprawdę moglibyśmy zakazać. Zakazujemy, proszę Państwa, na pewno, niech to wybrzmi, spływów kajakowych. Chociażby dla bezpieczeństwa i samych uczestników i tego, że tak naprawdę uczestnikami spływów są ludzie z zewnątrz. Chyba, że ktoś, nie wiem, jest organizatorem i chce zrobić dla mieszkańców Włodawy czy tam Szuminki, pod jakimś szczególnym nadzorem mógłby to zrobić. Natomiast z praktyki wiemy, że to są ludzie przyjezdni, więc niestety ta działalność gospodarcza ucierpi. Ale to naprawdę jest podyktowane no, troską o bezpieczeństwo wszystkich. Proszę Państwa, tylko w tym roku, w tym sezonie turystycznym mieliśmy stwierdzonych kilkadziesiąt przypadków naruszenia granicy państwowej. Co to znaczy? To znaczy, że uczestnicy... No, świadomie bądź nieświadomie, w większości przypadków świadomie przekraczają granicę. Granica przebiega środkiem rzeki. O ile tam przekroczy na metr czy dwa, to nikt nie robi problemów, ale jeżeli już przepływa się do strony białoruskiej albo wychodzi się na tamten brzeg, no łamie się przepisy i staje się, no nie powiem, że przestępcą, ale no, narusza się przepisy i jest się karanym za to. Więc tych zdarzeń było bardzo dużo, no nie powiem dokładnie liczbowo, powyżej 40. Więc przekładając to na sytuację polityczną i takie zagrożenie wprost, bo przecież jeżeli ktoś z obywateli polskich zostałby teraz zatrzymany na odcinku Białorusi, to mogłoby to być różnie postrzegane, czy to nawet jako akt dywersyjny i tym podobne. Więc chcemy uniknąć tych sytuacji trudnych i po prostu nie będziemy zezwalać na spływy kajakowe. Dziękuję bardzo, panie majorze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że również któryś z panów, albo pan nadkomisarz, albo pan porucznik również. Bardzo proszę. Pan nadkomisarz Norbert Romanek. Witam Państwa bardzo serdecznie, na tym jestem wytrzymany komendant Powiatowej Policji we Włodawie. Mój przedmówca powiedział wszystko albo prawie wszystko. Myślę, że to nie mam za dużo do powiedzenia. Aczkolwiek kwestie takie stricte policyjne. Mamy tutaj wyznaczone punkty stałe, tak jak tutaj pan komendant Straży Granicznej przekazał. I te punkty straży, że tak powiem, żeby trzeba docierać również do mieszkańców, że to nie chodzi, żeby nie przypominali sobie stanu wojennego, bo to nie jest stan wojenny. My nie jesteśmy przystosowani do takich wykonywań jak w tamtym czasie. My jesteśmy typowo do tego, aby pomagać Straży Granicznej w związku z tymi utrudnieniami, jakie są na granicy. Tu chodzi głównie o to, żeby ograniczyć ilość pojazdów zewnętrznych, czyli nie będących z Włodawy, po prostu żeby łatwiej się pracowało Straży Granicznej. Jedynym takim obostrzeniem, które jest dla mieszkańców, to tak jak tu było wspominane, to jest to, że trzeba mieć przy sobie, powinno się mieć, dowód osobisty. Myślę, że to nie jest jakiś wielki problem dla mieszkańców. No myślę, że to, jeżeli to będzie respektowane, to nie będzie większych jakichś problemów. Również proszę się nie przerażać tym, że policjanci mają hełmy, że policjanci są w kamizelkach kuloodpornych oraz posiadają przy sobie w trakcie wykonania czynności długą broń. To nie chodzi, żeby kogoś zastraszać czy coś takiego, to generalnie przy takim stanie jest to obligatoryjne i musimy, powiedzmy, w takim wyposażeniu służyć. Co mogę powiedzieć? Generalnie na chwilę obecną będziemy się stali tutaj współpracować ze Strażą Graniczną, to co tutaj było wcześniej powiedziane, czyli będziemy raczej tutaj starali się uświadamiać ludzi, że są to strefy, jest to strefa wyjątkowa, żeby tutaj nie wjeżdżali, no i ewentualnie te osoby pouczać. Oczywiście to będzie do pewnego momentu, kiedy, że tak powiem, czas ten minie, no to jeżeli mieszkańcy okoliczni lub inni spoza Włodawy nie będą się do tego stosować, no to niestety będziemy musieli stosować inne środki prawne. Ale ja liczę i wierzę w to, że do takich sytuacji nie dojdzie, a jeżeli dojdzie, to będą sytuacje bardzo, bardzo sporadyczne. Ja generalnie tyle do tego, że są pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce panu nadkomisarzowi zadać pytanie? Radna Klimczuk. Panie komisarzu, wczoraj rozmawiałam ze znajomą mieszkającą w strefie objętej, ale jeździ samochodem na krakowskiej rejestracji. I co jej podpowiemy?
Trudno powiedzieć, być może ją policjanci miejscowi znają i wiedzą, że to jest ta pani stąd i dlatego jej nie zatrzymują. Aczkolwiek wczoraj, no to do tego jeszcze nie obowiązywały takie przepisy. Są to dopiero wprowadzone bodajże tam od godziny, od północy, o ile się nie mylę. Jeżeli jedzie do Lublina, będzie wracać i mówi, ciekawa jestem, czy mnie wpuszczą. No to zobaczymy, no jak co przedstawi, także. Ale nie, jeżeli jest na opcji, która nawet zostanie tutaj, powinna zostać, powiedzmy, zatrzymana i sprawdzona i usłyszeć jakieś konkretne wyjaśnienia w tej sprawie, tak? Ewentualnie wykazanie tego dowodu osobistego, pokazanie, sprawdzenie, gdzie faktycznie jest miejsce meldunkowe, nie? Samochód, no to samochód. Samochód nie jest, to każdy z Państwa może mieć samochód na innych numerach, no nie? No może na pewno osoba taka zostanie zatrzymana i po prostu rozpytana na tę okoliczność, nie sprawdzona. Także tutaj myślę, że to na spokojnie. Troszeczkę jest to w mediach rozdmuchane, ale mówię, tutaj nasze działania nie są skoncentrowane, żeby utrudniać bardzo życie mieszkańców. Naprawdę. Zaproszę radną Megię. W nawiązaniu do tego, co Pan powiedział, że osoby będą legitymowane na podstawie dowodu osobistego, ale wiemy, że dowód osobisty nie zawiera danych pod tytułem miejsce zamieszkania. Jak to będzie weryfikowane? Czy jest jakaś... No Pani dobrze, no my mamy systemy, które to jest weryfikowane. Właśnie, niech tak głośno wybrzmi. Także wiem, że jest taka sprawa. Dlatego między innymi te dokumenty ze zdjęciem są nam do tego potrzebne, bo jak wiemy, różnie to może wyglądać przy jakimś oświadczeniu ustnym. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zadać Panu nadkomisarzowi? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję. I Pan porucznik Arkadiusz Szkop. Bardzo proszę, Panie poruczniku. A teraz... Szanowni Państwo, porucznik Szkop, 24 Batalion Lekkiej Piechoty w Chełmie. Jesteśmy reprezentujemy Wojska Obrony Terytorialnej. Jestem dowódcą kompanii, która na tym terenie właśnie, tak powiem, prowadzi różnego rodzaju działania. Jestem odpowiedzialny za powiat właśnie włodawski. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o naszą działalność na terenie objętym stanem wyjątkowym, to na chwilę obecną pan minister Błaszczak nakazał nam prowadzenie takiej operacji pod tytułem Silne Wsparcie. Chodzi o to, że chcemy się pokazywać w społeczeństwie, żeby wszelkiego rodzaju instytucje, jak również samorządy, wiedziały, że na tym terenie jest taka formacja, która w razie różnych sytuacji, bo wiemy, też mamy różnego rodzaju sytuacje kryzysowe związane z jakimś występowaniem zjawisk atmosferycznych, my jesteśmy gotowi, żeby pomagać i w razie jakichś sytuacji wszyscy w tym terenie będą tak poinformowani, na chwilę obecną przez wójtów, będę udzielał informacji o tym, z kim się kontaktować. W Urzędzie Miasta również zostawiłem namiary na swoją osobę. Cóż, będzie można nas poznać po tym, że mamy oliwkowy beret, jak również będziemy rozpoznawalni w żółtych kamizelkach Wojska Obrony Terytorialnej. Jeżeli jakakolwiek sytuacja na ulicy będzie miała miejsce, typu ktoś zasłabnie, też będziemy dysponować plecakami ratownika medycznego. Nasi żołnierze są w różnego rodzaju kursach, typu kwalifikowana pierwsza pomoc i do takich sytuacji jesteśmy przewidziani. W dalszym jakby etapie rozwoju tej całej sytuacji może być tak, że również będziemy od miejscowości do miejscowości wykonywać różnego rodzaju patrole. Niemniej na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, prowadzimy działania informacyjne na terenach samorządowych objętych terenem, tym stanem wyjątkowym. Także jak coś, to w sekretariacie tutaj w Urzędzie Miasta zostawiłem swoje namiary w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Również tam danych naszych można szukać i tak mówię, będziemy gdzieś tutaj się po tym terenie przemieszczać. Także jeżeli ktoś ze społeczeństwa, z Państwu znanych osób ma jakieś pytanie, to nie bać się, nie będziemy, będziemy starać się w miarę możliwości udzielać informacji, co robić w sytuacji zagrożenia i jak to się wszystko ma odbywać dla społeczeństwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pana porucznika? Chyba katalog pytań już został wyczerpany. Zarówno Pan Major, jak i Pan nadkomisarz. Dobrze, bardzo dziękuję panom.